Siemano mordeczki, z tej strony Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Stepania na Dragonie. No i co, mam dzisiaj dla was naprawdę spoko odcineczek, bo myślę, że wyszedł naprawdę nieźle. Fajne, było parę fajnych akcji, no i też jeden dadzik chyba na sam koniec. No i co, też chciałbym was zaprosić na kanał mojego grafika Dexa, którego link macie w opisie. Bardzo serdecznie zapraszam, gość robi świetne grafiki, naprawdę jest mega. Jeśli dobijecie pod tym odcinkiem 800 łapek, no tak, 800 łapek, to rozlosuję wam premkę w następnym odcinku. W sensie, w następnym odcinku będą wyniki. Co zrobić, żeby wygrać premkę? No to musicie subować kanał, właśnie dobić te 800 łapek, zostawić dzwoneczek na kanale i napisać komentarz ze swoim mailem. Teraz chciałbym też pozdrowić osoby, które dawały mi temki na pomoc w realizacji odcinka, więc możecie sobie po prostu przesunąć ten wstęp o 20 sekund już do samego filmiku. A więc ja pozdrawiam Szatana08, X Pains, Negax, Red Sworda, Wiktora 2010, polskiego Oscara, Creativo Gamera, Happy'ego, Laore.pl, ale dziwne niki, 2CBD, Kicka, Goku, Elkysa, Szatana, jeszcze raz, Uilo, Skubanego, Przemaza, Norbika, Kresza, Kacperka 04, Naskiego, Mariana, Lopeza, Fejo, Xnelka, Famka, Grzybka, no i tyle. Pamiętajcie o subie, łapce w górę i dzwoneczku. Elo! Dobra, ja tutaj tepam do pierwszego ziomka, wynik Maxom, więc sobie zjem koksa na starcik. Efekty, zobaczymy, jak gościu tepnie jest bez gildii. Nie wiem, czy zauważyliście na czacie, ale... ale kurde, mam nadzieję, że wiecie, tepnij mi na jakąś tego dobrą klepę. O kurde, za dużo tych rzucaków wziąłem. Nie no, tyle nie mogę mieć, bo jakbym zginął, trochę przypał z taką ilością. Halo, czy pan nie tepnie? Halo, panie Maxon, dobra, tepa mnie pan Maxon. Więc może mi się uda wziąć szybko koksa. Czy jednak nie? O! Ty, patrzcie, na spoko klepę mnie w sumie tepnął swoją drogą. Dobra, gitara, siema. Siema, panie Maxon. Siemanko. Witam pana bardzo serdecznie, jesteśmy pod gildią Gocha. W sumie, dobra. Zarzucę sobie Strange'a. Co ten gościu kmini? To jest jakiś trap, jo? Ta. Jo, trapik. Tego. Dobra, czyli to jest jakiś trap? Dobra, tego gościa zabiję na łatwości. Teraz tego by się przydało zabić. On mnie hitnął tam. Czy będzie mnie gonił? Jo, goni mnie, siema. Dobra, pana z gildii Gocha. Ale ten będzie uciekał, tak? No to... tak, widzę, że spoko się z gościem tutaj pobiłem, że tak powiem. Ale ja zanim tutaj wjeżdżam na dół, bo w sumie co mi szkodzi. On chyba nie ma Strange'a, ale zjem sobie koksa. Wezmę sobie od razu na pasek rzucaka, kurde, w sumie, dobra. Jest rzucaczek i lecimy z gościem, aby sprawdzić jeszcze info Gocha. Nie, dobra, tylko jeden typ jest z gildii, czyli myślę, że nie powinno być problemów tutaj, bo stoniarka się nade mną zakoblowała. Problem może jedynie być z tym, że gościu stąd wyperuje albo po prostu rzuci do góry. W sensie, no nie wiem, jak to powiedzieć. Dobra, nieważne o czym myślałem. Myślałem o tym, że wiecie, jakoś perełkę rzuci do góry czy coś. Dobra, nie polizał niestety. Czy ja mam jeszcze Strange'a? Mam Strange'a, ale jak rzucę tego Strange'a, to rzucę też temu gościowi, więc nie wiem, czy mi się opłaca. Dobra, on nie ma nadal Strange'a, jak mój secik. Dobra, secik na zielono, więc jest elegancko. Ja sobie myślę, że mogę iść refile, póki on właśnie nie ma tego Strange'a. I lecimy po prostu z nim. Mam nadzieję, że kurde, no uda się jakoś go zabić, bo gościu, no widzicie, jakie tam trapy mieli magiczne, że... tak, no czyli myślałem, czyli tak jak myślałem, że gość tak po prostu zrobi. Ale ja go tutaj witam bardzo serdecznie, że tak powiem. Tylko gdzie mnie ta perła tepnie? Dobra, tepnęła mnie tutaj. On jest tutaj. No i co, gościu? Myślisz, że ja się dam do ciebie nie dostanę? Rzucę rzucaka i tyle, gościu. I tyle będzie. O, no i jest tyle. Więc dobra, Strange 2 i lecimy w typa. Przydałby mi się jeszcze właśnie panczyk. O, gdzie byś się chciał koblować? Przecież TNT jest, gościu. O kurde, wyrzuciłem strzałę. To niedobrze. I co, on będzie się tam znowu chciał skopać, jo? Dobra, skopał się tu znowu. No i chyba sobie przerąbał znowu, gościu. No bo teraz mi myślę, że nie wyjdzie. Ja mam Strange'a 2. On chyba nic nie ma. No i co, uda mi się go zabić, czy nie? No, chyba powinien gościu powoli ginąć. Nie wiem, czy on na refilach jedzie. Nie wiem, czy uda mi się, żeby on polizał jakoś szybko w miarę. Gościu, dobra, dawaj, padaj. Padaj, bo ci bije 2 minuty 50 sekund. Dobra, łatwo zabity. Dostałem 17 ranku, więc jest elegancko. No i co, teraz bym się tutaj przydał, żebym jakoś ten szybko czmychnął, nie wiem, jak to się mówi, czmychnął. Tak wiecie, po wielkopolsku tam było takie fajne określenie na to, żeby uciec. Chyba czmychnąć, ale nie jestem pewien, możecie w sumie napisać w komentarzu. Nie będę tutaj raczył gwary wielkopolskiej, bo nie pamiętam dokładnie wszystkiego. Ale my się widzimy po prostu przy jakiejś następnej akcji, więc pozdro. Okej, jest tutaj drugi ziomek o niku Teamfight. Kto tepa? Oddaję gildię itemy, więc zobaczymy, czy tutaj gości oddaje itemy. No wiecie, ja chcę darmowe, bo jestem polską cebulą. No i tyle, nie? Bo po co mam wydawać items na gildię i tak dalej, skoro wiecie, można mieć za darmo. No i gości mnie tepa, więc elegancko. Czy mi się uda dobrać koksa?
Dobra, tak, udało mi się dobrać koksa. Teraz pytanie, gdzie mnie ten gościu tepnie? Obstawiam 60%, że w nogi. No właśnie, tak się stało, że mnie w nogi tepnął. W sumie nic nowego, tylko teraz pytanie, czy się uda jakoś stąd wyjść. Tu jest nitka. No właśnie, tu jest nitka i to jest ten problem. Jakby to rzucić, chyba że... się uda przeperować jakoś tak i gościu, nie wiem, jakoś tu dziwnym trafem rozkopie, czy coś w tym stylu. Ale w sumie w to wątpię, który to jest poziom. To jest poziom 40, kurde, tam... Ja... Albo w sumie... No, gdybym się dał rzucić tego rzucaka tutaj, bo patrzcie, to jest jedna kratka, jestem zbugowany w kratce jednej. Aha, tak. No, to chyba już nie jestem zbugowany w kratce, bo wiecie, sami gdy buguje po prostu kratkę, to możecie rzucać. O! I jest tutaj pan kolega teamfight. Wiecie co, ja sobie szybko wezmę, zjem tak, EC, zjem, wezmę sobie perełki jeszcze, pyk, to mogę wrzucić. I gdzie jest ten gościu? Co za ciota? Ucieka, nie? Ja pierdziel, nie dość, że robi nogi, to jeszcze ucieka. Co za ciota? Ty lamusie. Co za lamus cholerny? Lognął! Ja pierdziel! Ej, nie no, ludzie, to jest... Ja pierdziele, nie no! Nie wierzę! Nie no, ja wam to pokażę na YouTubie. No przecież chłop to jakiś nienormalny. Czajcie bazę tepa w nogi, ma tylko już ucieczkę. I jeszcze loga. Ja pierdziele, nie. Wiara w ludzkość upada, bez kitu. Dobra, to jest ziomek o niku Diablo YouTube pisze, kto chce kill TPA? Ale wiecie, mi się wydaje, że tutaj raczej tego ortografia to taki, wiecie, taka zmyłka, że nie było dzieciaczek i tak w ogóle. No wiecie o co chodzi, ale czy gości mnie tepnie, to jest pytanie. Ja sobie od razu ustawię tutaj komendę set home 1 na przykład, żeby... O! Gdzie jest set home 1? I teraz jak on mnie tepnie, gdzieś, on pewnie gdzieś mnie, wiecie, tepnie... O! Mam ustawionego set home'a sobie wtedy w takim miejscu, rzucam sobie stręża i biję ziomków po prostu. No i tyle, wiecie, wiecie o co chodzi, kurde. I jeśli oni sobie tutaj przychodzili, no to wiecie o co chodzi. No ja po prostu będę tu przychodził, zrzucał ich i takie inne duperele. Czy oni się będą dobierali z Enderchesta? Naprawdę? Na poważnie? Będziecie się dobierali z Enderchesta? Lol. To w takim razie ja to spróbuję ich pozrzucać, bo oni nie wyglądają na jakichś tutaj dobrych zawodników Minecrafta. Czy jeden tutaj poleci? Także jeden spadł i mieć spokój z nim. Dobra. Jeden poleciał, mamy spokój i teraz się możemy zająć z tym. Czy uda się mi zabić tego? O, to jest pytanie. O, zabiłem go, patrzcie, łatwo. O, easy. Łatwo, to ten drugi zginął, bo ten Diablo co mnie te to właśnie się z nim bije. Ciekawie czy mi się uda zabić też tego Diablo, jak tak, no to będzie zarąbiście. Ile mam jeszcze stręża? Minutę i 13 sekund, no to nie jest źle w sumie. Czy gościu, o patrzcie, on się tutaj tepnął, czy mi się wydawało? Wydawało mi się, że tutaj pojawił się jego nick tego gościa, aczkolwiek to nic nie jest pewnego. I co, i ten gościu teraz ten sam jest zrzucić, dobra. Zobaczymy czy ten gościu zginie, uwaga. Przeżył. Zabiłem go! Double kill! No i widzicie ludzie, no tak łatwo się zabija, kurde, ludzi tepając, mam dwie główki, Diablo i Kopek. Zobaczymy, czy byli Steve'ami, chyba byli Steve'ami, tak? Bo, no, byli Steve'ami, bo tak to by mi się po prostu pojawiło, wiecie o co chodzi, po prostu by się pojawiła skiny tutaj, bo teraz Dragon dodał, że można w sklepie sprzedawać główki, więc jak ktoś to, wiecie, możecie zabijać graczy i zarabiać na Dragonie, no tak o, no, więc... Pozdro, widzimy się przy następnej akcji. Dobra, tutaj kolejny ziomek pisze o niku Only Biały Dywan. Kto chce killa TPA, więc stepamy do pana białego dywana. Tylko białego dywana, kurde, tak o. Zobaczymy, czy mnie gość tepnie, czy nie. Dobra, koksik standardowo na starcik, żeby wiecie, mieć przewagę. Chciałem ustawionego tutaj setkoma, dobra, mam uszykowanego setkoma, dorzut tego do ustawienia od razu. Pyk. A, no, czyli to jest takie standardowe zachowanie tych Steve'ów, co tepają losowe kordy i wiecie, co się dzieje. Właśnie z takimi ludźmi, no i właśnie sobie przez to zginę, kuźde. Bo się zbugowałem. No i widzicie, jak to kurde jest na Dragonie, no. Niestety, ale najprawdopodobniej zginę w tym miejscu, bo nie ma po prostu ucieczki. Widzicie, co sobie ludzie robią. Nawet się nie da zdążyć wpisać set home'a, bo... No, po prostu to jest niesamowite. I tylko pytanie, dlaczego mi tak wolno schodzi, kurde, pasek logoutu. Dobra, zostało mi 5 sekund. Logoutu, 3, 2, 1. Kuźde, no nie. Co? Nie zdążyłem rzucić, ale bez sensu. Ja pierdzielę, nie zdążyłem rzucić tego. Dobra, teraz rzuciłem tego rzucaka cholernego. Może się uda.
teraz, o, wyszedłem, no i elegancko, więc jednak się da wyjść z takich, kurde, tutaj gildii. To może ktoś tutaj poliże dodatkowo sobie, no z chęcią tutaj, mam nadzieję, że polizał. Czyli tutaj będzie jakieś wyjście, dobra, rzucę tego rzucaka tutaj, żeby było wyjście. Ja po prostu zacznę stąd uciekać, bo nie oddam im killa. Na pewno, ja im killa nie oddam, więc wiecie, wiecie o co chodzi. Ja sobie po prostu zacznę uciekać i tyle. Więc widzimy się przy następnej akcji, jak to wiecie, standardowo jest. Myślę, że oni tutaj nie dogonią, bo to są jakieś jaśki, które tylko, wiecie, tepają w nogi i tak dalej, bla bla bla. No, więc wiecie, widzimy się przy następnej akcji, yo. Dobra, tutaj Mariusz Cox pisze, kto soi typa, no to ja chcę sojusz z panem Mariuszem Coxem, bo to wiecie, taki trochę pudzian. Więc byłoby go git właśnie wziąć sojusz z takim typem. Ja sobie ustawię set home 1, bo wiecie, te typy najczęściej tepają, o, tepa mnie. Więc ja sobie szybko tutaj ustawię set home 1, jakbym mógł. Opyk. O, tak jak myślałem, że właśnie oni tepają w takie miejsca beznadziejne, ale tym razem się tutaj, że tak powiem, pomylili. I kurde, no, chłopaki trochę, nie wiem co oni tutaj zrobili, ale to jest śmieszna sytuacja, bo te nogi są jakieś dziwne, XD. I oni są tutaj, siemano. Siemano, ziomeczki. Nie kumam, nie kumam o co chodzi w tych nogach. Nie no, naprawdę jakieś dziwne te nogi wszystkie. Oni nie są z tego co widzę chyba na fajerkach i na koksach, więc może się któryś tutaj uda, żeby polizał. Nie no dobra, jednak te ci tutaj nie poliżą. Ale no, taka klepa do końca mi się chyba zapowiada. Gdzie tu można bym coś porozwalać? Tutaj coś rozwalę, o tu mam jakąś beczkę w ogóle. Ty, no to jednego wrzucić do beczki i się zająć drugim. Albo nie, w sumie po co ja jem dobra, nie poczęłem z jednym koksem, miałem jeszcze 5 sekund regenki w sumie. Który by tutaj polizał? No ten ma mniej ranku, to pewnie mniej ogarniasz takim według założenia, kurde. Aczkolwiek nie musi tak być do końca. Ale, o, gości ucieka. Czy będzie lizane? Padło mu coś. Nie no, nie wytrzymam. Szybko rzucak i lecę w niego, bo mu coś padło. Dobra. No nie polizał, ja pierdzielę. Musiał wejść do tego cholernego safe rooma. To może ten poliże, gościu. To może ty poliżesz. Czy tu jest jakieś wyjście? O kurde, no i ja zginąłem. Polizałem ja, oni mieli polizać, ale dupa, o jaki spam poleciał gzy. Napiszemy sobie XZ w sumie. No i co, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, mordy, że się spodobało. Jeszcze nie wyzdrowiałem do końca, będę kurde zdrowiał drugi tydzień. Nie no, możecie mi życzyć zdrowia w komentarzu. No i co, dzięki za oglądanie tego odcinka, do następnego, mam nadzieję, że zostawiliście tutaj łapkę w górę, suba oraz dzwoneczek.